Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy na kanale suwerenny.pl oczywiście Mam nadzieję, że sobie wypoczywacie w sobotę, macie weekend wypoczywajcie bo stresujący tydzień pracy w szkole Jesteście zestresowani, przemęczani, wyśpijcie się Zróbcie sobie goryla Kupcie kiełbachę i piwko i róbcie co chcecie, róbcie co chce ta, jak to mówią Niektórzy czy macie wrażenie, że od pewnego czasu, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, jakby zabierają nam Auschwitz? Zabierają w tym sensie, że oczywiście Auschwitz jest obozem niemieckim, ale zabierają go nam z Polski. Oni po prostu robią enklawę, taki obszar eksterytorialny, czyli jest taka mała enklawka, a wokół jest państwo, czyli tak, jakby Auschwitz nie był, nie należał do Polski, czyli to już nie byłoby polskie terytorium. Czyli tak naprawdę, żeby wejść do Auschwitz, my Polacy musielibyśmy pokazać paszport. A zaraz nam zrobią wizy, zaraz Polak, który będzie chciał wejść do Auschwitz. Będzie musiał pokazać wizę, yy, wizę, którą będzie musiał nabyć. A gdzie będzie musiał nabyć tę wizę? A no nie tutaj w Unii Europejskiej, tylko w Izraelu. To do Izraela, do ambasady izraelskiej w Warszawie Polak będzie musiał iść po wizę, żeby wejść na terytorium Auschwitz. Ostatnio tak Johnny Daniels był taki cichutki, nigdzie się nie wychylał, cicho gdzieś tam siedział, schował się jak mysz podmiotom, aż tu nagle wyskoczył z tekstem, żeby. Żeby Auschwitz zabrać Polsce, oderwać od Polski. Ja też mam takie wrażenie, odnoszę takie wrażenie, więc zapewne też, że od pewnego czasu nam, nam zabierają, że, że jakby Polak już czuje się gościem, że Polak czuje się nieswoje, że Polaka traktują nawet gorzej niż, gorzej niż innych narodowości, turystów, zwiedzających zwał jak zwał. I teraz przeczytam to, co napisał pan Jony Daniec. Nie wiadomo, kto to jest tak naprawdę. Nie mam żadnego pojęcia, kim jest ten pan. Nie wiem. Tak powiedział, tak napisał na swoim Twitterku pan Jon Daniec w rozmowie z Tygodnikiem Sieci. Tygodnik sieci to jest taki po prostu tuba propagandowa, nic więcej. On tam przekonuje, że Muzeum Auschwitz powinno zostać maksymalnie oderwane od współczesnej Polski. Placówka powinna być jego zdaniem zarządzana przez międzynarodową instytucję z własną strażą. Straż, czytaj czy Mosad. Muzeum Waszwitz powinno zarządzać międzynarodowa instytucja mająca własną straż. Chodzi o to, by te miejsca maksymalnie oderwać od współczesnej Polski. By te miejsca maksymalnie oderwać od współczesnej Polski. Po Mówi Daniec. Jego zdaniem Polska nie powinna ponadto płacić za utrzymanie placówki. No nie powinna płacić za utrzymanie placówki takie jak Muzeum Polin, jak żydowskie cmentarze. Jeśli wy macie... Yy, pieniądze na inne sprawy, żeby utrzymać Auschwitz, to utrzymujcie wszystko swoje. A teraz jest najciekawsze, że na te słowa zareagował pan Janusz korwin -Mikke. No wiecie, pan Janusz korwin ma swój świat, swoje teksty ma takie kontrowersyjne i to już nie jest temat pana Janusza, bo nie o tym tutaj mowa, ale napisał tak. I bardzo dobrze napisał. Bardzo dobrze napisał. Pan Jony Daniel zaproponował oderwanie Auschwitz od Polski. Bardzo dobry pomysł. Niech sobie to za uczciwą cenę kupią, zrobią tam eksklawę Izraela i zobaczą, że świat zacznie mówić o izraelskim obozie koncentracyjnym. Na te słowa odpisał panu Januszowi Johnny Daniels, szaleniec. Znów kłamie. Przyjaciele na całym świecie. Ten wariat to polityk, który twierdził, że nie ma dowodów na to, że Hitler wiedział o Holokauście oraz że ludzie nie powinni oglądać niepełnosprawnych telewizji. Później jeszcze Johnny Daniels napisał, że alternatywna prawica w Polsce rozpuszcza idiotyzmy, jakoby nawoływał do oderwania auschwitz na od Polski. Szef fundacji From the Depths, czyli pan Johnny Daniels, przekonuje, że wszelkie insynuacje pod jego adresem w tym momencie są kłamliwe. Panie Daniels, ja panu coś powiem. Nie wiem, kim pan jesteś, nie wiem, co pan robisz tutaj, to, że pan się fotografujesz z premierem, z prezydentem, ze wszystkimi. To już jest Pana sprawa. Nie interesuje mnie to. Może się po prostu lubicie. Mam to gdzieś. Ale Panie Daniel, Auschwitz leży na terenie Polski. Jest to obóz niemiecki, wybudowany przez Niemców po to, żeby mordować w nim Polaków, ponieważ pierwszymi ofiarami obozu niemieckiego w Auschwitz byli Polacy. Największymi ofiarami w tym obozie byli Polacy. Czyli to jest nasz taki cmentarz. Zabieranie nam tego cmentarza, tego, tej, tego symbolu kaźni, tego symbolu napaści na Polskę, to tak jakby wymazywać z historii, że Polska została napadnięta. Figa z makiem, nie dostaniecie nic. I mało tego, to wy wszyscy powinniście płacić, utrzymywać to, żeby polski podatnik nie musiał tego utrzymywać, a dodatkowo zatroszczcie się o swoje Muzeum Polin, o swoje cmentarze i o wszystko. Nie ma tematu, nie ma żadnego derwania. Skąd pan spadł z drzewa? I mało tego, bo tutaj zaraz pan wszystkich nazywa antysemitami, że to ja nie jestem żadnym antysemitą. Ja mam znajomych w Izraelu, bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Żydów, Żydów, którzy się też z panem nie zgadzają, więc dziwne. Czyli oni też są antysemitami, tak? Czyli pan nazywa też Żydów antysemitami, proszę powiedzieć, proszę nazwać. Panie Daniel, jeśli pan chce tak dobrze dla Polski, to proszę uszanować i proszę robić wszystko, żeby, żeby Polski nie poniewierali gdzieś za granicą, żeby, żeby Polska była stawiana jako najbardziej poszkodowane państwo poszkodowany naród, czyli Polacy podczas II wojny światowej. Niech pan tutaj coś robi. Dlaczego pan nie interweniujesz, kiedy Polskę szkalują? Kiedy Polaków nazywają zbrodniarzami wojennymi? Dlaczego wtedy pan się nie odzywasz i nie bronisz? Tylko teraz, jak, jak są jakieś wybory i tak dalej, to pan się odzywasz i, i dopingujesz Polskę. Nie dostaniecie ani Auschwitz, ani żadnego innego obozu. Bo to by było tak, że oni by dostali teraz to, a później za kilka lat wzięliby sobie coś innego. I tu i tam, getto warszawskie, tutaj by sobie robili takie. Nie, figa z Makiem, to jest Polska, tu jest Polska i tutaj jest Polska. I tak naprawdę, jeśli wy chcecie przyjeżdżać do Auschwitz, to pokazujcie dokumenty. Polak ma pierwszeństwo. Polak powinien przechodzić bez kolejki, ponieważ jesteśmy u siebie. Dlaczego obcokrajowcy mają tutaj mieć większe prawa niż Polacy? A jakie mamy też, jaką mamy pewność, że to nie są przestępcy, którzy przyjeżdżają? Kto to jest? Trzeba sprawdzać obcokrajowców. Dobra, to było na tyle, jeszcze raz powtarzam, że nie dostaniecie tego. Ale znając teraz obecne rządy, polityków, to na pewno dostaną. No to my sobie możemy chcieć, więc widzicie, sam po prostu mówienie o tym nie ma sensu, bo, bo widzicie, jak jest. My sobie możemy mówić, my sobie możemy tutaj płakać, złościć się, ponieważ my wiemy, jak jest, ale oni i tak zrobią po swojemu. Oni tak zrobią po swojemu, a bardzo się boję, że, że do tego dojdzie. Że, że jednak nam to odłączą od Polski. Ja tutaj mówię jako Polak, jako patriota, że nie dostaną tego, że nie dostaniecie, ale ja wiem, że dostaną, ponieważ w Sejmie uchwalą to i tamto i, i będzie. Dobra, pozdrawiam Was moi drodzy. No, mamy ciężko, mamy ciężko, ponieważ no, co możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić. Co możemy zrobić, my tutaj komentując? Nic tak naprawdę. My sobie możemy mówić, my możemy robić tysiąc filmów, tysiąc, dwa tysiące o tym i to nic nie zmieni, ponieważ oni sobie na pewnej kolacji za założą coś na główkę i będą obradować. Dobra, pozdrawiam Was i do usłyszenia. Cześć.